Bom dia, ostatni dzień praktyk w tym tygodniu. Właśnie się dowiedzieliśmy, że dziewczyny pracują lepiej niż budowlańcy z Łotwy. Wszyscy są pod wrażeniem. Poza tym zapowiada się kolejny leniwy dzień. Pogoda niezbyt dopisuje. Znaczy się, jest ok, nie ma upałów, nie ma jakiegoś ostrego słońca. Jest troszkę chłodno. W sam raz na mecz. No, mam nadzieję, że dzisiaj coś zorganizujemy w końcu. Co dalej? Jutro zapowiada się wycieczka do Bragi, a w niedzielę do Porto, więc weekend będzie jak najbardziej aktywny. Idę na obiad, jest godzina 13, jak zwykle w tej porze niewiele się dzieje. Może na stołówce jest weselej. Ciekawe, co dzisiaj podają. Ostatnio często są ryby, no co nie powinno dziwić. Zanim nabierze się jedzenie, trzeba pokazać taki bilecik. Bez niego nic się zazwyczaj nie stanowi. Na to, że dzisiaj szaszłyk z ryżem, marchewką, sałatą, przynajmniej w mojej wersji. Była jeszcze jak zwykle ryba. Dziewczyny dostały nowe wiadro farby i zdaje się, że robota ruszyła pełną parą. A może tylko mi się wydaje. W ogóle dowiedziałem się, że dzisiaj zamiast na kolację idziemy na grilla. Także zapowiada się ciekawszy wieczór niż dzień. Na pewno. Kontrola jakości. Słyszałyście plotki o grillu dzisiejszym? Tak, słyszałyśmy. Cieszycie się? No, pewnie. Co teraz robicie w ogóle? Robimy. Ja się nie znam, więc wyjaśnijcie. Ale chyba wyszła ze środka. Co teraz? Na pewno nie. Trzeba mieszać. Zrobimy jak cztery warstwy i jak się wymiesza, to zmocnieje, tak? Tak. Miejmy taka jest teoria. Nadzieję. No bo gest jest na dole. Aha. Zatwił w górę i trzeba to... Co, czuję już jest ładnie. Dobra, no i dziewczyny kończą dzisiejszą robotę. Mamy za 8:05, także... Tak, słońce praży. Słońce praży. Co dzisiaj zrobiłyście? Agata, powiedz. Murki. Farba jest do kitu i nie chcę kryć, dlatego jeszcze to trzeba będzie po weekendzie poprawić. No tutaj było ile? Jedna warstwa? Jedna warstwa farby i jedna warstwa gruntu. A tutaj? A tu były trzy warstwy farby. A, ale jeszcze chyba poprawki trzeba będzie zrobić. Nad dachem też? Nad dachem też, tak. Bardzo. Tam Klaudia wskoczyła, Gniewek. Grill się szybko skończył, przez to, że pada deszcz. Miał być również mecz z Rumunią, rewanż. Ze względu na pogodę nie wiadomo, czy się odbędzie. Pogoda jest dziwna, bo świeci słońce i pada jednocześnie, więc no nie wiem, jest nadzieja, że może się rozpogodzi jeszcze. Zobaczymy.
trochę się rozpogadza i staje się, że czeka nas kolejna wycieczka do Lidla. Stały punkt dnia. Karolina postanowiła, że jednak już nas puszcza. Wzięła walizkę. Wracam do Polski. Wracam do Polski, a my teraz idziemy ją odprowadzić. Na PKS. Było miło, ale się skończyło. Oj, 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 Luca Toni. Luca Toni. Antonio Con. Ja. Magnifico. Antonio Di Natale. Buonasera, buonasera. Roberto Baggio. Scusi, ai, ai, ai. Góreczki w pojemniczkach, rzodkiewki w folicy. Klaudia! Nie! Klaudia! Nie! Klaudia! Nie! Ale Klaudia! Nie! Nie! Nasz Klaudia, co zrobiłaś za bukiet? To jest na obiad jutrzejszy. Koper? Tak, to chyba. Nie no, koper nie pachnie, ale może ale być. Wygląda, więc może być. I takie kwiaty sobie sama zrobiłam. Przestało padać i idziemy hartnąć w gałę. Niestety jest już późno i raczej nie będzie wielkich meczy. Co więcej, zauważyłem, że mam na obiekt rysę. Co mnie bardzo wkurzyło. No ale tak to jest, jak się nagrywa tyle i tak często. Mam tylko nadzieję, że ta kamera wytrzyma do końca wyjazdu. Oby.